Panie Andrzeju, był Pan dzisiaj naocznym świadkiem wydarzenia, które, tragicznego wydarzenia, które się rozegrało pod szkołą podstawową. Może Pan opowiedzieć o tym? Tak, oczywiście. Podjechałem tutaj pod wskazany adres do mojej klientki, którą przewoziłem. W momencie, kiedy zatrzymałem samochód na ulicy, usłyszałem krzyk. Krzyk taki, który no, każdy by chyba zareagował. Kiedy to był krzyk dziecka? Tak, krzyk dziecka. I w tym momencie no, popatrzyłem w kierunku szkoły i zobaczyłem, że ktoś tutaj no, bije drugiego człowieka, więc nie wiedziałem, co jest grane. Zatrzymałem samochód, podbiegłem po prostu do tego człowieka i zobaczyłem, że no, bije dziecko. Nie widziałem, czy to była dziewczynka, czy chłopiec. To nie tylko było bicie, to było zadawanie ciosów. Tak, ciosów tak, ostrym tak. Narzędziem. No i po prostu zareagowałem, jakby każdy człowiek zareagował. Odepchnąłem tego człowieka. No i pytałem, co ty robisz, człowieku? No i w tym momencie on ze stoickim spokojem powiedział, proszę zadzwonić na policję. Ja się niczego nie obawiam. Tak powiedział. Tak powiedział. I w tym momencie, kiedy stanąłem między tym napastnikiem, a tą dziewczynką, no zobaczyłem, że jest cały we krwi. On odszedł na drugą stronę ulicy, no i postanowiłem zadzwonić na numer alarmowy. Połączyłem się, przedstawiłem całą sytuację, żeby wezwać od razu najlepiej pogotowie i policję. Czy ta dziewczynka była przytomna? Nie, ona krzyczała dalej. W tym momencie podbiegła jakaś wybiegła kobieta ze szkoły i też zaczęła krzyczeć, co się tutaj dzieje. Ja tylko powiedziałem, no trzeba coś tutaj zrobić, nie wiem, wezwać policję, wezwać pogotowie. Wyszła jeszcze inna osoba, no i wciągnięto to dziecko do szkoły, no i prawdopodobnie udzielano jakiejś pomocy. Co dalej zrobił ten sprawca? On siedział? Czy on po prostu przeszedł na drugą stronę ulicy, najpierw usiadł na chodniku. I po kilku sekundach on wstał i wszedł do bloku. Po prostu wszedł do bloku. Bez żadnych emocji? Bez żadnych emocji. Jak pan myśli? Co to za człowiek? Jak w ogóle mógł coś takiego zrobić? Ja uważam, że normalny człowiek no nie zrobiłby czegoś takiego. Mi się wydaje, że te oczy takie, które jak na ułamek sekundy, bo nie wiedziałem, czy on mnie zaatakuje, no widziałem, że jest chyba pod wpływem jakichś środków odurzających, bo to jest nienormalne. Po prostu no, ja się nigdy nie spotkałem, żeby gdyby dwóch mężczyzn się biło, byłoby to nie aż takim naprawdę szokiem. Ale żeby dziecko no, tłuc tak na ziemi, to po prostu no, zszokowało. Czy